Witam Was serdecznie, kłaniam się Wam, Mariusz Burgi, portal Burgmania.net. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować skuter, na który troszkę Kimco kazało nam czekać, bo pierwsza taka preprezentacja była w 2017 roku. Później przez 2-3 lata w sumie była cisza, Kimco tak jakby badało ten rynek, jak on wygląda. I w 2020 roku pokazano znowu już w zasadzie finalny produkt, który też finalnie później ponownie musiał tak jakby przejść jeszcze badania. I od 2022 roku, u nas od 2023, mamy już dostępny skuter trzykołowy. Pierwszy skuter trzykołowy, dwucylindrowy, z homologacją L5E, czyli dostępny na prawo jazdy kategorii B. Słuchajcie, bardzo ważna kwestia przy pojazdach już tej wielkości, czyli tak jakby ten poziom najwyższy w klasie maxi skuter, to jest używanie ich jako skutery do turystyki. Prawo jazdy kategorii B udostępniało Wam klasę 125 i tym mogliście robić jakąś mikroturystykę gdzieś po kraju lub ewentualnie nawet dalej. W przypadku 125 problemem była podzielona bardzo mocno Europa w kwestii tego, czy można w danym kraju jeździć na prawie jazdy kategorii B 125, czy nie można. We Włoszech na przykład 125 nie może wjechać na autostrady dopiero od 150 cm, więc to było bardzo mocno podzielone. W przypadku L5E 3 kółek jest to o tyle korzystne, że takim skuterem możecie przejechać na prawie jazdy kategorii B większą część Europy. Na przykład dopuszcza jazdę na prawie jazdy kategorii B dopuszczają Niemcy, dopuszcza Austria, dopuszcza Grecja, Czechy, Słowacja, Norwegia. To tak mniej więcej na szybko, co mam w głowie. W innych krajach, na przykład we Francji, niezbędne jest na prawie jazdy kategorii B przeprowadzenie małego egzaminu i odbycia jazd testowych. Natomiast tam jeszcze w niektórych krajach jest podział, że dopiero prawo jazdy zdobyte przed 2013 rokiem dopuszczają. Natomiast finalnie można podsumować to tak. Tym skuterem możecie pojechać na trip po Europie i to jest niezaprzeczalnie bardzo ważny argument dla wielu ludzi, którzy z różnych przyczyn nie chcą robić prawa jazdy kategorii A, a tutaj mamy turystyka, którym możemy przejechać po Europie ładny kawałek. Sama jazda skuterami trzykołowymi jakiejś wielkiej różnicy tutaj nie ma, bo one wszystkie są wielowahaczowe. Kimco tutaj ma system CALS nazwany, to jest system, który jest opatentowany. Jest zupełnie odmienny od tego, co znamy do tej pory z konkurencji. On się doskonale sprawdza w czasie jazdy. To właśnie Kimco wprowadziło skuter dwucylindrowy i to jest największa różnica, jeśli porównamy CV3 z konkurencją. Także dwa cylindry. No, ktoś powie, no jeździ jedno i drugie. Ktoś, kto ma porównanie, wie, o co chodzi. Dużo niższy poziom wibracji. Dużo bardziej responsywne oddawanie mocy. W dolnym zakresie obrotów odkręcamy manetkę. Tutaj płynnie startuje bez wibracji. Monocylinder ma tą tendencję taką do tak zwanego tłuczenia. Bardziej czujemy tą twardość charakterystyki pracy, no bo to jednak pół litra z dużym tłokiem, ono musi uderzyć. Tu mamy dużo stabilniejszą pracę, dużo, tak jak wspomniałem, dużo większa responsywność, lepiej oddawana moc. Z samego dołu on pięknie startuje. Jeśli ktoś chce skuter trzykołowy i zależy mu na tym, żeby nie zabrakło mu mocy w trasie, bo w mieście, powiedzmy, umówmy się, że pojemność 300, 400, 500 może być wystarczająca. Tu mamy pojemność 550, mamy 51 koni, 53 Nm przy niskim zakresie obrotów, więc jest to silnik również znany z AK550, więc ci, którzy mieli okazję zapoznać się z tą jednostką, wiedzą, że on jest naprawdę bardzo dzielny, ten motor. I dodatkowym bonusem, który dla mnie osobiście jest genialny, to jest praca tego silnika. Praca silnika w połączeniu z bardzo fajnym układem wydechowym, dobrze dobranym,
Mamy tu piękny basowy pomruk. Niektórzy wręcz mówią, że to jest taki trochę dźwięk V-ki, V2-ki. Naprawdę robi robotę ten motor. Jest to motor ZK550, tak jak wspomniałem, tu jest zainstalowany praktycznie 1:1 i to jest naprawdę bardzo mocny argument za zakupem CV3. Linia CV3 jest, jak to niektórzy uważają, bardzo kontrowersyjna w takim kontekście, że niektórzy uważają, że ten projekt jakby ktoś nie dokończył. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Jest nowoczesna, jest drapieżna, może się podobać. Jest to skuter, który przede wszystkim trudno jest pomylić z jakimkolwiek innym produktem. On ma bardzo charakterystyczny przód, tak jak AK550 jest charakterystyczny z tym przodem takim pszczoły, osy. Tak tutaj CV3 patrzy dokładnie tak samo tymi LED-owymi przednimi reflektorami. W mojej ocenie ta stylistyka jest bardzo fajna, wrysowująca się idealnie w standardy, jakie w tej chwili Kymco w liniach prowadzi. Do ile pamiętam, tutaj też biuro projektowe z Włoch brało udział w tym projekcie optycznym, więc w mojej ocenie optyka to też jest bardzo mocny punkt CV3 i tutaj konkurencja bardziej jest konserwatywna. W mojej ocenie optyka bardzo mocny plus. Słuchajcie, przejdźmy do omówienia wyposażenia, bo dzieje się tutaj dużo. Przede wszystkim 6-calowy ekran, który jest podzielony. W prawej części mamy możliwość zainstalowania sobie swoich skórek. Możemy tutaj mieć podgląd na system NUD-u, czyli nawigację. Po zarejestrowaniu się w systemie Kymco mamy na zegarach wszystkie niezbędne funkcje, które są, kontrolki. Widoczność jest tego dobra, mamy to wszystko odaszkowane. Więc zegary to jest taki mocny też punkt w rozumieniu samego wyposażenia. Kolejną rzeczą to jest tempomat. To też w tej klasie nie jest rzeczą oczywistą. Mamy dwa predysponowane tryby jazdy, Rain i Sport. Sport, no to wiadomo, jest maksymalne oddawanie mocy, natomiast Rain, no to jest większa kontrola nad uściskiem tylnego koła, włącza się tutaj wtedy kontrola trakcji i mamy tak jakby troszkę skastrowaną moc, dzięki temu jest bezpieczniej w czasie jazdy na śliskiej nawierzchni. Cały infotainment jest dostępny i dostęp do w ogóle skutera jest dostępny przez system bezkluczykowy. Natomiast no zrezygnowano już tutaj z tego tak zwanego programatora pralki, który był do tej pory widziany w AK550. Cała obsługa jest właśnie tym jednym przyciskiem. Dodatkowo mamy tutaj system czterech klawiszy, dostęp do menu, dostęp do otwierania kanapy, obsługa trip ODO i blokada całej kierownicy. Przy skuterze tej klasy i tej masy niezbędną rzeczą jest hamulec postojowy. Bardzo fajnie dostępny, w dobrym miejscu, nie przeszkadza, bardzo dobra obsługa jest tego hamulca. Z dodatków mamy trzypoziomowo grzane manetki, mamy obsługę na kontrolerze dwupoziomową, no podobnie jak to było w pozostałych, wcześniejszych wyświetlaczach Kymco, więc wejście, wyjście, przycisk potwierdzający. No i najważniejsza rzecz na kontrolerach to jest blokada zawieszenia. O blokadzie opowiem Wam za chwilę. Bardzo miłym dodatkiem jest oparcie. Oparcie, które ma trzypoziomowe podparcie odcinka lędźwiowego. To jest też ciekawa rzecz. Skuter ma schowek pod kanapą na jeden kask. Jeden kask się tam mieści, więc pojemność jest... może być dla niektórych nie do końca wystarczająca. Kymco ma bardzo ciekawą propozycję, jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe. Mamy tutaj możliwość zainstalowania kufrów bocznych, a dodatkowo w miejscu pasażera możemy zamontować kufer centralny. Wtedy no niestety mamy już, nie mamy dostępu dla pasażera, skuter robi się jednoosobowy, no ale mamy wtedy kufer centralny, dwa kufry boczne plus dostęp pod kanapą. No i taki zestaw uznajemy, że na przykład do turystyki, jeśli chcielibyśmy jechać gdzieś w trasę, to już jest wystarczające.
Będąc jeszcze przy wyposażeniu, wspomnę o oświetleniu pełnym LED-owym, co w tej chwili już może jest standardem, ale tutaj to oświetlenie LED-owe robi robotę. Tylna lampa jest troszkę inna jak WAKA 550, więc ten skuter, ten CV3 odróżnia tutaj, jeżeli chodzi o tył, więc oświetlenie w pełni LED-owe. I tu mamy lusterka tak jak WAKA 550, tak jak w T-Maxie na przykład, na Owiewce, i one rzeczywiście robią robotę. Bardzo dobra jest w nich widoczność, nie ma problemu. Bardzo nieznacznie trzeba podnosić łokcie, żeby była pełna widoczność, więc w porównaniu do tego, co do tej pory miałem okazję testować, naprawdę CV3 bardzo dobrą zapewnia widoczność w lusterkach, więc duży plus. Przednia szyba, pierwotnie Kimco sugerowało, że będzie tutaj zamontowana szyba elektryczna. Szyby elektrycznej nie ma, jest tak jakby miejsce, czyli Kimco zostawia sobie, podejrzewam, jako upgrade tej funkcjonalności. Natomiast szybę poprzez manualne nastawy, poprzez odkręcenie i ustawienie jej góra-dół w CV3 na tą chwilę możemy sobie tą szybę regulować, natomiast musimy to zrobić w sposób manualny. Słuchajcie, skuter toczy się na, jak widać na załączonym obrazku, na trzech kołach. To jest jego cecha charakterystyczna. Z tyłu mamy koło 15-calowe, z przodu mamy dwa koła 13-calowe i może skupię się na przede wszystkim przedniej części, bo to jest tak jakby clue tego modelu. System, o którym wcześniej wspomniałem, opatentowany przez Kimco, system Coles, to jest system różniący się znacząco od tego, co w innych modelach do tej pory widziałem. Tu przede wszystkim mamy tak, dwie rury na każde koło, czyli dwa teleskopy, i mamy górną belkę poprzeczną, która to wszystko, całe to zawieszenie tak jakby skupia w całości. Oczywiście jest to blokowane elektronicznie i w mojej ocenie jest to bardzo fajne. U konkurencji, którą też jeździłem, miałem takie poczucie, że zawieszenie było gdzieś cały czas, istniała możliwość zahaczenia w jakiś sposób przy zjeżdżaniu z krawężników. Tutaj to nie grozi. Słuchajcie, o całym zawieszeniu. Można by o tym opowiadać długo, bo to jest tak, że jeśli ktoś nie jeździł trzykółką, to na początku jest takie pierwsze doznanie: o Jezu, jak tym się jedzie, czy to będzie trudno, czy to będzie łatwo. To jest to, że na przykład jak jedziecie po brukowanej drodze i napotykacie na kolejny w postaci torów kolejowych, torów tramwajowych, to jest w normalnym skuterze, musicie bardzo uważać, żeby to koło Wam tam nie wpadło, żeby nie stracić równowagi, żeby się nie przewrócić. Tutaj jest tak, że przejeżdżacie po tym bruku, przejeżdżacie po dołkach, górkach, to zawieszenie cały czas pracuje, te koła widać, że cały czas ze sobą, one się gdzieś mijają, jedno jest koło wyżej, drugie niżej, natomiast Wy nie macie praktycznie żadnego feedbacku na kierownicy. To jest niesamowite, to widać właśnie na filmach, jak to jest duży plus skuterów właśnie trzykołowych. To jest bardzo fajna rzecz. No, mówię to w kontekście na przykład osób, które nie są jeszcze, że tak powiem, z trzykółką obeznane, z tymi trzykołowymi skuterami, i tutaj tak jakby gdzieś będą miały taką blokadę, jak to jedzie, czy się nie przewrócę. Można to opisać w ten sposób. Jeździcie tak jak typowym motocyklem, tylko macie dużo większą pewność, że nie będzie uślizgu przedniego koła. Dodatkowo jeszcze, tutaj jest system ABS, który jest wspomagany w jeździe po łuku, czyli jeśli w jeździe po łuku, kiedy koła są pochylone, Wy jesteście pochyleni, będzie potrzeba silnego zahamowania, to ABS dwuobwodowy oczywiście zadziała w taki sposób, że w zakręcie nie stracicie tej kontroli. Także cały ten system w takim dużym uproszczeniu można powiedzieć, że działa bardzo dobrze, jest bezpiecznie, jest bezpieczniej niż w przypadku skuterów tradycyjnych, jednośladowych. Tutaj mamy skuter trzyśladowy. Rzeczywiście to działa bardzo dobrze, bardzo fajnie. Jest wiele takich usprawnień dla kierowców, którzy dopiero zaczynają tą przygodę ze skuterami, więc to jest na pewno bardzo mocny argument. Kolejną rzeczą w przypadku tego skutera to jest też możliwość manewrowania, wyprowadzania z garażu, parkowania gdzieś, co na przykład w bardzo ciasnych aglomeracjach może być bardzo silnym argumentem przemawiającym za tym pojazdem, a nie typowym jednośladowym skuterem. Mianowicie, jeśli podjeżdżacie, macie wąską lukę, wychodzicie, blokujecie sobie zawieszenie,
na zgaszonym silniku, możecie ten pojazd prowadzić, on jest zablokowany, możecie go sobie prowadzić, wprowadzać, wyprowadzać i nie istnieje takie ryzyko, jak w przypadku typowego jednośladu, że on na przykład wam w pewnym momencie poleci na którąś ze stron, że nie zdążycie go przechwycić. Tutaj on wam nie poleci, nie ma takiej możliwości, po prostu zblokowane jest zawieszenie i prowadzi się go tak samo, jakbyście prowadzili na przykład quada. Jeszcze jedna funkcja, o której warto wspomnieć w kontekście zawieszenia, to jest na przykład taka sytuacja, jedziecie, pada deszcz, stajecie, dojeżdżacie do świateł, przed światłami są już wielkie pokłady wody, są kałuże, normalnie musicie rozstawić nogi i nogę byście wstawili po kostki w wodzie. Tutaj w CV3 macie możliwość dojechania do skrzyżowania, w trakcie zwalniania trzymacie przycisk blokowania kierownicy, on w ostatniej fazie zablokuje to zawieszenie, czyli jesteście usztywnieni, nóg możecie nie rozkładać, światła się zmieniają, dodajecie gazu, pierwsze kilometry skuter rusza na zablokowanym zawieszeniu, po chwili odblokowywuje i jedziecie już normalnie w tradycyjny sposób. Także to też jest dodatkowa taka funkcja, że w zasadzie przy takim drobnym treningu na początku możecie się bardzo łatwo nauczyć tej funkcjonalności. Możecie przejechać całe miasto, stawając co chwilę na światłach bez konieczności rozkładania nóg i podpierania się. Także to jest też bardzo fajna argumentacja, na przykład dla osób, które są niższego wzrostu i czasami gdzieś na przykład stając na kolejnie, gdzieś mogą mieć za krótką nogę do podparcia. Tutaj blokuje zawieszenie, no i jest to też bardzo fajna funkcjonalność. Skuter trzykołowy na pewno, jeśli będziecie rozważali, no to finalnie staniecie też przed wyborem w kontekście ceny. Słuchajcie, cena skutera na dzień dzisiejszy, 23 rok, 62,5 tysiąca za skuter kompletnie wyposażony na kategorię B, którym możecie jechać w trasę. On może być tak samo skuterem miejskim, doskonale się w mieście sprawdza, ale jednocześnie możecie nim bez najmniejszego problemu polecieć w trasę. Myślę, że to jest, uważam, bardzo godna pozycja w tym przedziale cenowym. Słuchajcie, podsumowując, konkurencja w tej chwili, jeśli chcecie skuter trzykołowy, macie pozycję od Piaggio i macie skuter od Yamahy. Metropolis, z tego co wiem, aktualnie chyba już nie jest dostępny na rynku europejskim, ale może to się coś zmieniło. Wiem, że była pauza, więc tak naprawdę w temacie trzykółek dochodzi wam CV3. Skuter bardzo fajny technologicznie, bardzo wygodny, bardzo responsywny w czasie jazdy. Czy taki skuter wam będzie potrzebny? No to musicie sobie odpowiedzieć przede wszystkim na zasadnicze pytanie, czy chcecie robić prawo jazdy kategorii A, czy też tego nie chcecie. Jeśli z jakichś przyczyn nie chcecie, kupujcie CV3, ruszajcie w drogę, bo to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny pojazd właśnie dla was, dla tych, którzy chcą jeździć na motocyklu, który oferuje dużą moc na prawo jazdy kategorii B. W tym miejscu serdecznie was pozdrawiam. Wspomnę jeszcze tylko, że skuter ten Kimco CV3 będzie dostępny do jazd testowych na najbliższym zlocie maxi-skuterowym Burgmania 2023 w Toporni. Szczegóły znajdziecie na mediach społecznościowych, na naszym forum. Tam będziecie mogli ten skuter dokładnie obejrzeć, porozmawiać, będziecie mogli z nami o tym skuterze i przede wszystkim będziecie mogli się nim przejechać i podjąć tę decyzję, czy ten skuter wam odpowiada. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam. Cześć!